Dawno nie oglądaliśmy na moim kanale program Nastolatki Rządzą Kasą i widziałem komentarze, wy cały czas prosicie o kolejne odcinki tego programu. W związku z tym dzisiaj na moim kanale oglądamy odcinek programu Szkoła. Tak, ja jestem youtuberem, który słucha opinii swoich widzów. Witam was kochani serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, gdzie oczywiście nie będziemy oglądać programu Szkoła. Dzisiaj będziemy oglądać program pod nazwą Nastolatki Rządzą Kasą. Ale oczywiście zanim przejdziemy do oglądania, proszę was jak zawsze o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. No dobrze, ale bez zbędnego przedłużania, oczywiście oglądajmy, zapraszam. W centrum Warszawy, przy jednej z głównych stołecznych ulic, toczy się życie rodziny Kamila, fana rapu i ucznia 8 klasy szkoły podstawowej. Zazwyczaj wydaje na jakieś tam markowe ubrania albo w grach. No i na jedzenie, ale na to nie idzie aż tak dużo jak właśnie na te markowe ubrania. Nastolatek, który lubi rap i lubi gry komputerowe. Właśnie opisaliśmy kompletnie każdego nastolatka na tym świecie. Tata 14-latka Mieczysław jest elektrykiem. No kurde, elektryk to jest naprawdę dobry zawód. Teraz wszyscy chcą iść na te studia i kończą zarządzanie i potem okazuje się, że pracy dla nich nie ma i muszą z siebie robić pajaca w internecie, tylko żeby zarobić pieniądze na jedzenie, a mogę elektrykiem zostać. A nie, chwila, za głupi na to jestem. To nie, nieważne. Mama Monika pracuje w biurze podróży. To ile ci zostało z tego kieszonkowego? Nic. 70 zł w 2 dni wydać? Pieniądze są potrzebne na opłaty. I tutaj, kochany, występuje twój pierwszy błąd. Pieniądze są po to, żeby w nich pływać. Jedzenie, bawienie się życiem, tak można powiedzieć. Za moich czasów ja dostawałam 50 zł na 2 tygodnie i mi to starczało. Ale to był PRL wtedy. No nie, nie był PRL. Tak stara nie jest. Kamil bardzo przywiązuje wagę do markowych ubrań. Zaczyna oceniać ludzi bardziej właśnie po tym, jak są ubrani, niż jacy są. Kamil, przez sekundę real talk. To bardzo źle, stary. To bardzo źle. Cała rodzina przez ostatnie 14 lat mieszkała z dziadkami Kamila. Miesiąc temu wyprowadzili się na swoje i ustalają własne reguły codziennego funkcjonowania. A co dzisiaj jemy, bo to mnie bardziej interesuje? Nie wiem, ja bym poszła na pizzę. Ja bym zjadł dzisiaj chińskie. O, obiad zazwyczaj jemy w jakiejś restauracji. Czyli kolejny odcinek o milionerach, okej. Okay. Ale również zjemy jakiegoś kebaba, zamówimy pizzę. No, to ja jeszcze nie muszę martwić. Mieczysław uważa, że dzieci potrzebują granic i jasnych zasad. A jak dzieci się Mieczysława nie słuchają, to je razi prądem, w końcu jest elektrykiem, no nie? Zgodnie z jedną z nich, Kamil codziennie musi przez 45 minut czytać na głos. To jest zajebiste. Tak autentycznie przez chwilę mówiąc, to, że mu każą czytać codziennie na głos przez 45 minut, to jest, stary, naprawdę zajebiste. To tak niesamowicie wyrabia dykcję. No niestety mi rodzice nie kazali tak robić w dzieciństwie i ja ceplenie jak szalony! Chciałem, żeby miał jakiś tam po prostu obowiązek, oderwanie się od tej całej jego rzeczywistości multimedium, tak? Co, z czego się śmiejesz? No z tego twojego obowiązku pseudo. Ja to dla ciebie robię, Kamil. Ale ja nie chcę, dziękuję. Czytanie moim zdaniem pobudza mózg. Ta zasada według mnie jest bezsensowna. W wypadku magii obowiązujące prawa. Już za chwilę 14-latek będzie mógł wprowadzić własne reguły. O nie, on wprowadzi własne reguły. Teraz pan Mieczysław przez 24 godziny na dobę będzie musiał czytać na głos encyklopedię. A to wszystko dzięki eksperymentowi, który przeprowadzi w jego domu prowadzący. Pozwólcie, że ten element odcinka przewinę, bo ten element dosłownie on trwa 2 minuty i jest to po prostu przedstawienie pana Marcina. To przedstawienie jest dosłownie w każdym odcinku Nastolatki Rządzą Kasą i jest identyczne, tak? Więc jeżeli chcecie je obejrzeć, to po prostu wróćcie na moim kanale do pierwszego odcinka Nastolatki Rządzą Kasą, bo tam pokazaliśmy pełne to przedstawienie. A tak by the way, jak już jesteśmy w temacie pana Marcina, to dostałem dużo komentarzy od was i wiadomości prywatnych, że duża część z was naprawdę zna pana Marcina, bo uczył w waszej szkole, coś tam w waszej szkole robił, i tak dalej. I wszystkie, po prostu wszystkie komentarze, jakie dostałem, mówił o tym, jaki pan Marcin jest zajebisty. Więc tutaj dwa gigantyczne kciuki w górę dla pana Marcina, bo mało osób z telewizorka okazuje się w prywatnym życiu fajnymi ludźmi. Oprócz mnie oczywiście, ja jestem zajebisty. Chwila, czy tam stał Jaguar? My oglądamy program dosłownie o rodzinie chyba Roberta Lewandowskiego. Prowadzący chce lepiej poznać Kamila i jego świat. Dlatego postanowił odwiedzić chłopaka podczas jednego z jego treningów mieszanych sztuk walki. Pan Marcin chciał po prostu wykorzystać okazję, żeby pobić kilka dzieciaków i mu nic za to nie zrobił, bo come on, przecież to był trening, no nie? I ja tutaj panie Marcina, pana w pełni rozumiem, tak samo bym robił. Chwila, on naprawdę się do walki rozbiera. Panie Marcinie, proszę przestać!
Kamil? Tak. Cześć, Marcin jestem. Kamil. Jestem prowadzącym eksperyment. Mhm. Wygąbiście. Panie Marcin, fajnie, wyskakuj z kasy nara. Przejmujesz cały budżet rodziny mhm, na miesiąc. Tworzysz zasady, ty będziesz rządził. Okej. I będziesz miał całą kasę. Obawiasz się czegoś tutaj? Że będzie wszystko jak spłatka. Tak to się mówi chyba. Serio? Teraz pomyślałem, że ten Jaguar może wcale nie należy do rodziny Kamila, tylko ktoś z ekipy filmowej, nie wiem, reżyser, chciał się pochwalić, że kupił nowe auto, więc postawił je w kadrze. Ja się szczerze przed tym eksperymentem niczego nie boję. No nie boję. Uważam, że dam radę. Znaczy, byku, no ten program polega na tym, że masz wydawać pieniądze, no chyba dasz sobie radę. Marcin Józef Aciuk ma walizkę z pieniędzmi od rodziców Kamila. To kwota, którą miesięcznie wydają na utrzymanie rodziny oraz obowiązkowe opłaty. Już za chwilę wszystko trafi w ręce 14-latka. Kamil wsiadł z nieznanym mężczyzną do auta. Chciałbym tylko to zauważyć. Znaczy, no my wiemy, że pan Marcin jest spoko gościem i tak dalej, ale to nadal nie zmienia faktu. Wsiadł z obcym mężczyzną do auta. Z nim trzeba pogadać. Rodzice, proszę, panie Mieczysławie. Jak myślisz, jak Kamil sobie poradzi? Przysłonią mu pieniądze, po prostu oczy. No ja to samo bym, wiesz, jakbym dostał tyle pieniędzy, to nie wiedziałbym, co robić w tak małym wieku, tak? Mama, mamy gościa. Mamkę, mamy gościa. Ten pan twierdzi, że da mi pieniądze, jeżeli wpuszczę go do domu. To wpuściłem go, zapraszam. Dzień dobry. Witam serdecznie, Marcin Józef Aciuk. Zapraszamy. Kamil przejmuje budżet rodziny na cały miesiąc. Kamil ogólnie nie zna wartości pieniądza, nie ma pojęcia, jak się na nie ciężko zarabia. W walizce jest budżet waszej rodziny. Wymówiliście. Otwórz i przelicz. Dobrze, panie Marcinie, już otwieram. Mama, czy my jesteśmy biedni? Dobrze. Ciu. Dwudziestka. Mam się. Co to jest za nominą, nie? Nie chcę mi się liczyć. Ja to od razu bym policzył w tym ile? 800, 900, paka. Siedem tysięcy 500 wyszło. To jest dużo? To jest dużo. Okej, czyli dzisiaj jednak oglądamy program o takiej chillowej, w miarę normalnej rodzince w Polsce. Bo jak cofniemy się do poprzednich odcinków tego programu na moim kanale, to z reguły to byli naprawdę w cholerę bogaci ludzie. Więc naprawdę miła odmiana. Zobaczmy teraz, jak Kamil kupuje najnowszego iPhone'a za 6 tysięcy złotych i musi przeżyć do końca miesiąca za 1000. Bombowo. No, zaświeciły mi się oczy, jak zobaczyłem pierwszy raz tą gotówkę. No i poczułem władzę wtedy, tak można powiedzieć. Wiedziałem, że to już jest moje i że będzie fajnie. Chciałbym na chwilę wziąć Kamila, żeby z nim porozmawiać. Mhm. Okej. Kasy nie bierzesz. Pomoże ci ją ktoś gwizdnąć. A, rzeczywiście. Panie Mieczysławie, musiałeś mi wydać? Mój syn nie umie oszczędzać, nie wie, co to jest oszczędzanie. No i sądzę, że się nie dowie przez dłuższy czas. Mam przy sobie budżet twojej rodziny. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć rachunków, bo nie zaglądam do skrzynki. Bo nawet jak coś kupuję przez internet, to kurier przynosi. Mam niby ten klucz od skrzynki, ale nie używam go. Telefony, internet, telewizja. No. Ile? Tysiak. Tysiak. Dużo idzie. Na co tyle idzie? Przyznam się, że niestety kilka telefonów zdarzyło się zepsuć. Aha. I pewnie dlatego tyle idzie. Co najmniej dwa w miesiącu, nie pytajcie jak, oj nie pytajcie jak. Jedzenie. No to fajnie się bawią. Się bawią? Dobra, się bawimy. Wychodzi wam 3,5 tysiąca. Przez najbliższy miesiąc to do nastolatka będzie należała decyzja o każdym wydatku rodziny. Co, bo poproszę, żeby mi kupił, to wiem, że mi kupi. No nie jestem tego pewien. Władza nad finansami to także wpływ na codzienne życie domowników. Granice praw i obowiązków wyznacza od teraz 14-latek. Ustaliłem pewne zasady. Masz długopis, ty też. Do wykreślania. No będziecie pisać zasady.
Mama, tata, ustalam zasady od teraz. Masz długopis, piszecie testamenty, gdzie przepisujecie wszystko na mnie. Jak się pisze, to szybciej się zapamiętuje. Tak nam pani mówiła w szkole i tak postanowiłem. Mama gotuje. Wiemy, że ja nie lubię gotować i nie jestem w tym dobra. Kamil przygotował całe menu, cały jadłospis, żeby było tobie łatwiej. Jesteście w stanie obciąć 2000. Holy shit! Co jest? Po raz pierwszy w tym programie widzimy, jak nastolatek nie wydaje od razu pieniędzy na głupoty, tylko szuka sposobu na to, żeby oszczędzić więcej pieniędzy dla rodziny. To jest w ogóle fizycznie możliwe? No jest jakaś kwota. Ale nie warte. Kiedy usłyszałam, że mam gotować 6 razy w tygodniu, miałam w sobie bardzo dużo złości, wkurzenia, no bo Kamil wie, jak bardzo nie lubię gotować. O wspólnych wyjściach decyduję ja. Tata sprząta mieszkanie rodziców. Okej, okay, dobra. Kupuję, co chcę i się nie muszę z tego tłumaczyć. Ja chcesz zrobić taki oszczędny, no to zaoszczędź też na swoich rzeczy. Właśnie ja oszczędzam, żeby mieć więcej moich rzeczy. Dobra, okej. <okay. laughs> Ja naprawdę myślałem, że on to dla rodziny chce oszczędzić, ale nie, on chce oszczędzić, żeby mógł móc wydać te pieniądze na siebie. Kamil, naprawdę doceniam. Profesjonalista z ciebie. Professionals have standards. Przede wszystkim trzeba dbać o rzeczy, tak? Ja mam. Kupujesz sobie, nie rozśmieszaj mnie, kupujesz sobie but po 3-4 miesiącach, on ma już zeluwę rozwaloną, bo nie dba. To jest nasza wina, ponieważ jak jedno zepsuje... Ojej, tam jest piesio, tam jest piesio, dać mi piesia. To lecę do sklepu i kupuję mu kolejne. Później następny raz, następny raz, następny raz. Zabrakło w rodzinie Kamila otwartości na zmiany, chęci zmiany. Język, jakim posługujemy się w rozmowie z naszym nastolatkiem, jest kluczowym w trakcie budowania relacji. Skończmy temat, przejdźmy do następnej sprawy. Dobrze. Mój tata uważa, że bardzo nie umiem oszczędzać i że, no i nie wiem, i że będzie już piątego musiał jeść ścianę. Nie, chwila, nie, to nie jest śmieszne. Panie Mieczysławie, proszę nie jeść ściany, bo pan odkryje, że ja żyję w pana ścianie. Następna to jest, że mogę czytać po cichu. Proszę bardzo. No ty wiesz o tym doskonale, że cicho nie czytasz. Po 5-10 minutach twoje czytanie się zamienia w chrapanie. No nie oszukujmy się, bo tak jest. Te zasady stworzone przez Kamila dla mnie są, za przeproszeniem można powiedzieć, od czapki. Dajcie mu szansę zarządzać domem, bo ma plany naprawdę logiczne. Mam giga pomysł. Bardzo dobre uczucie to jest mieć władzę w domu, bo kurczę, czuję, że nic na mnie nie mają takiego, że nie mogą powiedzieć, o coś mam robić nagle. No, właśnie oglądamy Narodziny Dyktatora. It is too round on the top, it needs to be pointy. Okej. Kamil, jeżeli będziesz potrzebował mojej pomocy, będę w stanie wesprzeć ciebie. Dobrze. Nie zostajesz z tym sam. Dziękuję. Dzięki bardzo. Póki co żegnam się. Dzięki również. Dzięki wielkie. Dziękuję. Powodzenia mu życzę lepiej. Wytrwałości w postanowieniach. Nie podobało mi się to, że on ustali jakieś swoje zasady. Raczej należy do takich, które lubią rządzić i lubią czuć taką władzę. Ale ta należy teraz do młodego człowieka, który nie zwleka z wprowadzeniem w życie pierwszych ustanowionych przez siebie praw. Mama, mam dla ciebie tą listę menu. Fantastycznie. Już zakasam rękawy i robię, słuchaj. Zapiekanki, naleśniki, ciasto, mielone. Nie umiem mielonych smażyć. Ten dźwięk zawsze mnie tak przeraża. Czemu on jest tak głośny? Zapiekanki, naleśniki, ciasto, mielone. Nie umiem mielonych smażyć. Nauczysz się. Zawsze tatę proszę, żeby mi usmażył. Nie. Wychodzą surowe w środku. Nauczysz się. Nie będę się uczyła, daj spokój. Nie lubię, jak ktoś mi narzuca, co ja muszę gotować. Kanapki z serem i pomidorem. Pieczarkowe. Omlet z żemem na śniadanie. Pizzę musisz zrobić. Mogłabym zrobić zupę na 2 dni i już by mi ten pół obichatu jakby odeszło, ale nie, on zrobił tak, że każdego dnia jest co innego. Chcesz, mój drogi, żebym ci usmażyła? Ja już wiem, jak się państwo odżywiają, gdy widzę pudełko po frytkach z McDonalda. Naleśniki? To musisz kupić patelnię do naleśników. Dobrze, to zainwestuję. Będę jak kura domowa teraz siedziała, parowała się i rzęsy będą mi odpadały. Poleciał koleś trochę, chyba za bardzo. Zawsze, zawsze, zawsze.
Pragnęłam tego, żeby moje życie nie wyglądało tak, idę z siatami, jedna przeważa mnie przez drugą, z tyrana, kładę to wszystko na kuchnię i później muszę siedzieć w tej kuchni, w tej parze i to wszystko gotować i nie mam na to ochoty, ale muszę wyżywić ten dom. To brzmi jak zupełnie normalne, codzienne życie. Czy tylko ja jestem dziwny i w ten sposób żyję? W Warszawie nastał nowy dzień, a przed Kamilem pierwsze w życiu zakupy dla całej rodziny. Bułka tarta. No to setrzemy sami i ja zaoszczędzimy na tym. Nic nie będę tarła. Parmezan od razu można wziąć. Czemu tu ser kosztuje 30 zł? No bo takie są ceny w tych czasach. O, jest za 13 zł. Kabanosiki bym zjadła. 10 zł to kosztuje, nie bierzemy tego. No to jeszcze winogrona, jabłka. Nie, bierzemy albo banany, albo nic. Śmietana? Dawaj, bo nie dość, że mi obowiązków wymyśliłeś, to jeszcze czas tracę. Nie musimy tego robić. Chodź. Idziemy na miasto i tyle. To patelnia. Czemu to kosztuje 130 zł? Dobra, jest za 100, bierzemy? Nie, 50. Za 50 zł nie znajdziesz patelni. No, bo to są firmowe od... No, ja właśnie taką chcę. Nie bierzemy tak. No, ale nie rozumiesz, że można kupić raz, a porządniejszą? Ty mnie wykończysz. Nie jestem aż tak może rozeznany w tych cenach i się zdziwiłem, że tam patelnia kosztowała tam chyba 100 zł. Biorę. Dobra, weź. A to ile kosztowało? Jakieś grosze, daj spokój. Ile? 300 zł? Kto by to liczył? Daj spokój. Nie wiem, no jak cię cena interesuje, to idź sobie sprawdź. Mnie nie interesują ceny. Teraz. O, wzięłaś najtańszą. A, wziąłam najtańszą? To czekaj, odłożę, wezmę droższą. Nienawidzę tracić czasu. Unikam sklepów spożywczych jak tylko mogę. Niestety dzisiaj zostałam do tego zmuszona i paczek się nabija. 390 i 54 grosze. Myślałem szczerze, że troszkę mniej idzie na te takie zakupy spożywcze. No to dla mnie to jest żadna oszczędność. Ku zaskoczeniu Kamila zapasy jedzenia na zaledwie kilka dni pochłonęły równowartość markowej bluzy czy spodni, które chciał sobie kupić. Kurwa, gdzie moje spodnie z Balenciagi? Piąty dzień eksperymentu. Nastolatek stara się trzymać budżet w ryzach i wydał do tej pory jedynie 450 zł. Mama, kiedy jesz śniadanie? To co tam ci było? Jajecznica, tak? Boże. W wieku 16 lat urodziłam Kamila i wprowadziliśmy się do moich rodziców. Miałam bardzo dużą pomoc i nie odczuwałam właśnie, że jestem taka przeciążona tym wszystkim. Czemu taka zdenerwowana jesteś? Nie jestem zdenerwowana. Zamiast siedzieć w mojej ulubionej restauracji i jeść jajecznicę, to robię ją sama. Ale jaka to jest satysfakcja, mama. Dla ciebie, nakarmić, tak? Nakarmić rodzinę własnymi rękoma. No bardzo. Dużo mnie to kosztuje energii, bo niektóre kobiety są stworzone do tego, żeby siedzieć w kuchni i to lubią, jak wszystkim smakuje. Bardzo dobra jest. I tak szybko ci poszło. To chyba mój ostatni raz, jak robiłam jajecznicę. To nie jest dla mnie jakaś takie, nie wiem, no satysfakcja. Ja wolę zarobić, nie wiem, 10 tysięcy, niż usłyszeć, że im to smakuje. Tutaj się absolutnie z panią zgodzę. No nie każdy musi lubić gotować i przede wszystkim nie każda kobieta musi lubić gotować. No ale gdy chodzi o zrobienie jajecznicy, to można to zrobić bez narzekania, no nie? Za Kamilem pierwszy tydzień finansowych rządów. Czas wynagrodzić się za tę ciężką pracę i choć na chwilę zapomnieć o obowiązkach głowy rodziny. Dobra, to idziemy tu? To chodźmy. To chodźmy. Zaklejone. Nie wróci z pieniędzmi. Sprzątać za paniczami. Wypłacono. No to bierzcie ile chcecie. Przyjąłem w rodzinie teraz budżet, wiecie, i ja dysponuję. Dałem im jakieś obowiązki. Mama gotuje zawsze, tata sprząta. Ten, kto najbardziej walczył o te obiady, to go nie ma, nie? Boże, już mi ręka zaczęła boleć. Boże. Jakieś problemy były? Były problemy. Mama tak nie lubi gotować w domu. Ogólnie. Jak nie lubi, to co wyjecie normalnie? No, normalnie na myśl jemy. Tak? Codziennie?
Dlatego na to idzie 3,5 tysiąca złotych na jedzenie. Naprawdę? No, duże strasznie. U mnie głównie mama gotuje. Bardzo rzadko chodzimy na miasto. Po prostu jadałem, żeby w tych zasadach, żeby po prostu kurczę pieczone było w domu, no bo to jest tak kurczę, jak to powiedzieć, w oszczędnie. Dostaje władzę. Korona to mu tak urośnie, że... No. To jest cisza przed burzą. Ja na przykład miałem obowiązki, że muszę czytać codziennie 45 minut na głos. I no nie 45 minut? No, 45 minut. Ale na głos. No, na głos, to jest tak irytujące. A przy tym będę nadal stał, że to jest zajebisty pomysł. Ja żałuję, że mnie rodzice nie zmuszali do tego, bym teraz ładnie mówił chociaż. A ja nadal będę stał przy tym, że to jest naprawdę świetny pomysł i nadal żałuję, że rodzice mi tak nie kazali robić dzieci, nic bym miał ładną dykcję. To już są takie, wiesz, przesadne. Ale podoba mu się żądanie. A jeszcze czytanie go dzisiaj czeka. Nie usłyszysz jego czytania. No nie usłyszę. Kamil przez udział w eksperymencie chciał pokazać rodzicom, że jest odpowiedzialny i zasługuje na większe zaufanie. Przez pół sekundy już myślałem, że ten chłop, który tam stoi i jara szloga, to jest właśnie Kamil. Jednak póki co Mieczysław i Monika wciąż nie mogą przyzwyczaić się do nowych, panujących w domu reguł. Cześć! Ja mam jedno pytanko. No? Ile wydałeś? 160. A mi nie zostawiłeś dwóch duch na kamę. Jestem zmęczona, wkurzona, żeby nie powiedzieć brzydziej. Ale mamka, nie rozumiesz. Za te 160 zł wygrałem dużo kuponów i za te kupony wziąłem sobie slajma! Mam dosyć tego eksperymentu i mówiąc szczerze, gdybym drugi raz wiedziała, że to wszystko będzie tak wyglądało, to chyba bym się na to nie zdecydowała. Umówiliśmy się, że gotuję, no nie? Ale nie umawialiśmy się na to, że podgrzewam, jak nie jesteś o danej porze w domu. Oni próbują jakoś się wykręcić, coś takiego i jest ciężej niż myślałem. Kończysz sobie jeść i rozumiem, że będziesz czytał, tak? Jest napisane, że czytasz 45 minut. Ale nie ma napisane kiedy. Jasne, jasne. Też nie ma napisane kiedy ja gotuję. Mogę na wieczór 3 potrawy ugotować. Ale ja przeczytam tą książkę. No, to ja czekam. Już nie bądź striggerowana. Chciałbym, żeby mieli wyrozumiałość moi rodzice, bo... Chociaż żeby mieli trochę, bo według mnie nie mają wcale, że tak można powiedzieć. No. Czytamy, a nie patrzymy. Przecież czytam. No dobrze, dobrze, ja ci tylko przypominam. To mnie bardzo zdenerwowało, że już chciał po prostu przekładać to czytanie z godziny na godzinę, z dnia na dzień i to by było tak po prostu dalej, dalej, dalej i to by szło w stronę zapomnienia. No i co, czytasz? Czytam. O czym czytasz? No... Gdzie jesteś? 24 strona. Kiedy czytam i nagle tata mi mówi po raz, nie wiem, setny, że nie wierzę, że czytam, no trochę mi się przykro robi, no bo czytam. Choć trwa miesiąc na zasadach Kamila, jego rodzicom trudno odpuścić i pogodzić się z brakiem kontroli. Minęło 12 dni eksperymentu. Kamilu, ile kanapek zjesz? No dzisiaj nie jestem głodny, 16 wystarczy. Nie wiem, 3. Herbatka? Wypij herbatkę. No to jak mam wypić, to wypiję. Dobrze, ja wiem, którą mam już. Nawet już mam dzisiaj lepszy humor, jak takie szybkie dania mogę robić, niż tak jak wczoraj, więc spoko. Plan jest taki, że wychodzę. Jak zerykniem, to spoko. Do tej pory na jedzenie, środki czystości i karmę dla psa Kamil wydał już prawie 2000 zł. Przed nim jeszcze opłacenie rachunków. Dziś pora zrealizować kolejne punkty jego finansowego planu. Jak ci idzie w ogóle? Gotuje mama? Gotuje mocno. Ja nawet da się zjeść. Jakoś mnie rozbawiło, że ci nastolatkowie rozmawiają o swoich mamach, jakby rozmawiali o swoich żonach i mieli po 50 lat. No, twoja stara tam gotuje? No, mordo, gotuje! Nawet da radę zjeść, no! Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba zobaczyć ceny. 550. Albo może te. Stówkę proszę od tamtej. No, nie opłaca się. Ten trzeba sobie zobaczyć na cenę. To jest bardzo istotne. A ty ile kosztują? 600. To ładne.
wygodne, a one kosztują 40 tysięcy złotych. W pewnym stopniu jestem odpowiedzialny, rozważny. Palec do góry. No jest dobrze niby, ale czy dużo będziesz tego miejsca? No jest git, uważam. Który bardziej piszczy? Zdecydowanie ten. A to jest jakiś wyznacznik? To teraz moje autentyczne pytanie. Jak ja kupowałem przez całe życie buty, nigdy nie sprawdzałem, które bardziej piszczą. To ma znaczenie? Proszę napiszcie mi w komentarzach, bo ja już jestem tak skonfundowany, że już nie wiem, co jest nawet prawdziwe. Okej, no to kto za tym? Czerwonymi? Zdecydowanie. Ile? 950. Chcesz w nich zostać, czy... A mogę? No, oczywiście. A, no to zostanę. Jak, zadowolony z zakupu? No, ładne są. To było takie marzenie, no bo chciałem mieć w końcu buty, a postanowiłem, że nie kupię jakichś tam takich zwykłych, tylko takie już droższe. Ja generalnie, no, gustu modowego nie mam, no, wiadomo, ale te buty mi się podobają, to dobry wybór, Kami. Podobałem wam się? Ja. No nie. Mój syn nie zna wartości pieniądza. Myśli, że spadają z nieba, łatwo je zarobić. Za taką cenę można by było sobie kupić dwie pary butów i mieć na zmianę. I masz i na wyjście, i na przykład na piłkę, i sobie zamieniasz te buty, a nie po 3-4 miesiącach one będą służyły i do wyjścia, i do grania, i za przeproszeniem, i do s***ania. Kolejna rzecz! Czy powinno się nosić buty do łazienki? Ja już nic nie wiem! Słowa mogą ranić i słowa ranią. Nawet jeżeli nie zgadzamy się z zachowaniem lub z decyzjami naszego nastolatka, nie mamy prawa używać języka nietolerancji. W stolicy nadszedł nowy dzień. Ej, stolica przetrwała kolejną noc. Czternastolatek zdecydował się zafundować rodzinie wspólne wyjście. Ja mu tam cały czas gdzieś mówiłam, zabierz nas do kina, zabierz nas na łyżwy. No, to co chcecie? To co zawsze. Same bilety na seans dla trzech osób to prawie 100 zł. Przekąski i napoje to co najmniej drugie tyle. A Kamil wie, że ma przed sobą jeszcze ponad 2 tygodnie utrzymywania całej rodziny. My byśmy poprosili raz na czosy z serem, tak? Tak, z podwójną sosem. Popcorn duży? Nie, średni. Dobra, to poproszę 2 duże popcorny, 2 razy duże na czosy i jeszcze orzeszki. Mama, tata, a wy co chcecie? Na pewno się większą uwagę przywiązuje do tego, ile co kosztuje, niż jak ktoś ci kupi, bo to jednak twoje pieniądze i bardziej szkoda wydać. Mogliśmy wziąć w zestawie, by było taniej. Tak? Byłoby taniej w zestawie? Jasne, wtedy duży zestaw by był. Tak. Zawsze mam takie, że a mogłem przeoszczędzić 50 zł, a mogłem tego nie kupić. Tu prowadź, Kamil. Sala 7? 7. Ale fajnie tutaj, nie? Ładnie, no. Na pewno jest ważne to, żeby pokazać mu, żeby spędzić fajnie czas, no bo nie samą jakby obowiązkami, pracą i graniem człowiek żyje. Chwila, co?! Ja naprawdę nie sądziłem, że jak dzisiaj odpalę odcinek Nastolatki rządzą kasą, to będzie dla mnie life changing experience. Dla mnie było fajnie. Było przyjemnie, bo mam fajny nastrój. To był taki nic czas. Fajny. Kamil ma władzę nad domowymi finansami już od 16 dni. Do wydania zostało mu jeszcze 3,5 tysiąca złotych. Żeby budżet się spiął, rodzina musi pilnować zakazu jadania na mieście i gotować w domu. Kolacja, omlet. Nie zrobię omleta, bo nie robię omleta. Nigdy mi nie wychodzą omlety i nie będę robić omletów. One mi się rozpadają, ja się denerwuję i rzucam tą patelnią, więc nie będę tego robiła. Nie przypadam za omletami, to co, mam sobie sam później robić? Wcześniej jakoś tak było, można wytrzymać, no ale teraz już tak totalnie... sodówka. Może nie sodówka, jak korona na głowie. Wyrasta coraz bardziej. No to naleśniki możesz się zrobić. Super, świetnie. Nie ma miksera. Mamkę, rób to jak w średniowieczu, ręką miksuj. No, jest takie, ręką można przecież. No to rób ręką. On naprawdę kazał ręką. No można ręką. No to rób ręką, bo ja nie będę ręką robić. Ale da się ręką, widziałem na YouTubie. 5 sposobów na tak robili. Konkretnie ten łysy, ten on się nazywa Kalmar chyba. No to chodź tu ręką. Ale ja nie gotuję. Zrób ty ciasto, ja usmażę, proszę bardzo. O której kolacja, co na kolację? Jutro nie zapomnij śniadania, obiadu, kolacji, Boże, wiem. Jeszcze 18. 15. No i całe szczęście, zaraz tydzień tortur minie. Jako rodzice powinni mnie wspierać w nowych sytuacjach, to jest według nich obowiązek.
bo też bycie rodzicem to nie tylko tam nagradzanie i karanie za szkołę, tylko też wprowadzanie w dorosłość. I nieważne, czy to w eksperymencie, czy w normalnym życiu, powinni dać mi pomocną dłoń, uważam. Marcin Józef Aciuk poprosił Mieczysława i Monikę o spotkanie. Sytuacja jest dla mnie bardzo poważna. Często w trakcie rozmowy z nastolatkiem padają tylko i wyłącznie instrukcje. Czyli dokładnie to, co Kamil teraz robi rodzicom. To powoduje zburzenie poczucia własnej wartości u nastolatka. Było widać, że nie ufasz synowi. Nie wierzysz mu. Jestem zaskoczony, co tutaj mówisz, tak? Ja sądzę, że no nie robię jakiejś tam krzywdy swojemu dziecku. Mietek, to jest nastolatek. On ma prawo robić błędy. Młody potrzebuje wsparcia, ale na wstępie dostaje komunikat: nie wierzę ci. Nie słyszy pozytywnych informacji. Trudno jest usłyszeć takie słowa, że ja nie daję poparcia dziecku swojemu. Nie mówię tego, żebyście się poczuli źle, ale jest taka możliwość, że nie zauważacie niektórych rzeczy. Ja zawsze byłem wychowywany twardą taką ręką, prawda? Tak, może za ostro, tak? Może w pewnych sytuacjach źle formułujesz, nie wiem, zdania, polecenia co do niego. Pomyślałam sobie, że ma rację i że w sumie fajnie, że w końcu ktoś obcy mojemu mężowi to powiedział. Oj, proszę pani, proszę się nie cieszyć, zaraz będzie pani kolej. Staram się rozmawiać. No, jestem świadom tego, że mi to czasem nie wychodzi, tak? Jeżeli Kamil zobaczy, że wspieracie go w tym eksperymencie, zobaczę również, że mu ufacie. Ja się teraz autentycznie zastanawiam, bo łącznie nagrano 10 odcinków tego programu jak na razie. I ja się zastanawiam, ile tak naprawdę tych odcinków nagrano, ale odcinki nie zostały wyemitowane, dlatego że na przykład w połowie nagrywania rodzina się rozmyślała, bo na przykład nie mogli wytrzymać ze swoim dzieckiem, bo się źle rządziło, bo źle traktowało rodziców. Po prostu mówili, dobra, nie, my kończymy, nie chcemy tego dalej nagrywać. Ja myślę szczerze, że sporo tego było, pewnie co najmniej dwa razy tyle, co wyszło tych odcinków. Więc miejcie świadomość tego, że te odcinki, które my oglądamy, prawdopodobnie są tymi odcinkami lajtowymi. Otumaniło to mnie wręcz, prawda? No ale osoba trzecia, no najlepiej to widzi, tak? Masz rację, że jakby trochę nas przerasta to wychowywanie go, wsparcie jakby jest tutaj do poprawy. Tupnęłam nogą jak niezadowolona dziewczynka, obraziłam się totalnie na te wszystkie zasady i tak po prostu puściłam te nerwy, tak? Proporcje pomiędzy pochwałą a ganieniem u ciebie może są zaburzone. Chcę, tak jak każdy, mieć dobry kontakt ze swoim dzieckiem, żeby się po prostu dogadywać, tak? Pracuję nad sobą, tak? I nie zaprzestanę tego. Postaram się zmienić, to znaczy poćwiczyć bardziej, tak? Nad wspieraniem jego jego po prostu tutaj eksperymencie, prawda? Czasami warto też młodemu powiedzieć: sorry synu, zrobiłem błąd. Przyznanie się do błędu jest takim najmocniejszym pokazaniem siebie. Dzisiaj był akurat taki jeden z trudniejszych dni dla mnie w tym eksperymencie całym. Przed Kamilem już tylko 10 dni sprawowania władzy nad domowym budżetem i to ostatni gwizdek na realizację marzeń. Szybko do Apple Store'a kupujemy iPhony! Ale on jest giga takie... Wow, Kamila, twoje krzesło potrafi... To... But can you do this? Patrzcie, jakbyś chciał, to możesz im spać. Na tych zakupach wypisałem sobie tak na kartce plusy i minusy, że będę miał teraz, że będzie radość, ale w minusach było, że może mi zabraknąć. Ile mi zostało, tak? O, lipka, krzesła rejs... Ej, dobra, przysięgam wam teraz. Ja nie pamiętałem, jakie mam krzesło i chciałem właśnie powiedzieć, że no, Kamil, krzesło Razera, kurde, drogie, pogięło cię, po co ci to?
Boże, kurwa, jest samo to krzesło, Jezus Maria! A 400? 300? No dobra, to załóżmy, że nawet przeznaczysz to 719 na fotel. 719, no. Odjąć to 2400 powiedzmy. To trochę i tak. Zostało. To i tak dobrze. Bałem się po prostu o mój fundusz pod koniec miesiąca, że teraz wydam, a później już będzie słabo. Nie sądzę, by nadawał się do grona świętych, bo to źle za życia jeszcze cherubinem był. Julio, co ty wygadujesz? Wychodzi 1342. 1000 na jedzenie daje ci 342 zł. Tak. Czyli jeśli byś nawet chciał te słuchawki i fotel, to miałbyś jeszcze 342 zł. W minusach też było, że jest to ryzykowne na pewno. Teraz jakbym wydał 700, to by już nie było tej linii takiej błędu. Byłem uparty i nie kupiłem tego, choć było ciężko. Dobra, na pewno nic, proszę, ostatni. Nie, no, co ja mam kupić sobie, nie wiem, filtr do wody? Nie, nie potrzebuję, ja mam, prawda? Ja piję zazwyczaj taką ze sklepu, wiesz? Ja piję dużo wody. No to Kamil, źle jak pijesz taką ze sklepu, bo to strasznie dużo plastiku się niepotrzebnie zużywa. Kup sobie filtr do wody Brita, tak jak zresztą ja mam od lat. Kup sobie Soda Streama, gazuj sobie własną wodę i żyć nie umierać. Nie dość, że wychodzi taniej, to jeszcze chronimy środowisko. Polecam Paweł Rosa. Przespałem się z tą myślą, że Eryk zrobił jakieś tam wyliczenia i mówię, nie no, miał rację, no matematyka raczej nie kłamie. Poszedłem do tego sklepu, było bardzo dużo fajnych ubrań. Jak wam się coś podoba, to weźcie więcej. Czemu... Zastanawiam się, czy sobie nie kupić. Te do butów, te już do butów dobrze wyglądają. Te dobrze wyglądają. Ta bluza jest giga ładna i kosztuje 200 zł. Kamil? To nie jest coś. Spodnie są giga fajne. Spodnie myślę, że na pewno bierzesz. Co nie? Nie, spodnie muszą być. One są w ogóle wyłąbiste. Miałem taką bitwę myśli. Nie no, muszę mieć te spodnie, ale z drugiej strony miałem... Mogą poczekać, mam spodnie. Nie wiem, czy chcę kupić. Chcesz kupić? Chcesz. Kto by nie chciał? Przecież takie super spodnie. A czemu nie możesz teraz? Bo to jest ryzykowne, więc podjąłem decyzję. Nie, idziemy grać w piłkę. Chodź. Nie, ja go muszę owalić. Na pewno moi rodzice myśleli, że nie dam rady. To było trochę dla mnie takie motor napędowy, żeby im pokazać, że dam. I ha, nie mieliście racji, ja wygrałem. Nie, Kamil! Nie! Chyba mi piłka wypadła. Chyba. Ile? Ile 150 zł? To w sumie, co ci zostało, kupisz piłkę. I jakbym teraz kupił te spodnie... No i tak by ci zostało. No i tak by mi zostało, ale by było tak risky. Podczas udziału w eksperymencie Kamil odkrył w sobie nową umiejętność do utrzymywania finansowej dyscypliny. Kiedyś nie rozumiał, dlaczego rodzice odmawiają mu butów za 6 tysięcy. Za ile? A dziś dokładnie przygląda się każdej złotówce. To jednak czas zmian także dla innych członków rodziny. Siemasz. Hej. Co robisz? Gram. Było nerwowo, prawda? Tak, była masakra trochę. Tak, nie czułem waszego wsparcia, to miałem tak... Serio? Jesteście tacy w takiej sytuacji? Znaczy, rozumiem to też z jednej strony, bo narzuciłem na was tak naprawdę wasze największe takie bolączki. Mogliście być tam zdenerwowani trochę, ale... Powinniście wspierać, I guess. Nie wspierałem. No bo nie wspierałem, nie oszukujmy się. Nie będę tutaj, wiesz, kłamał, bo moje same zachowanie było widoczne. Samo przez się mówiło, że no nie wspieram. Nie byliście tacy wyrozumiali według mnie aż tak, bo ja to robiłem pierwszy raz, prawda? Wy mieliście tam ile? 14 lat stażu w tym rządzeniu? Też mi jest ciężko z nową tą sytuacją, tak, że no, dziecko rządzi, tak, mną, ustawia mnie do pionu, każe mi coś robić. Średnio się czułem, smutno mi trochę było, że te moje zakazy, czy tam obowiązki może bardziej, są dla was bez sensu, a ja się tutaj trochę troiłem, żeby wymyśleć coś sensownego. Bym chciał cię po prostu przeprosić za moje, no, takie po prostu wybuchowe dni, prawda? No. Bo cię bardzo kocham, jesteś moim jedynym synem i nie wyobrażam życia już bez ciebie. Zgoda? No, zgoda. Męska piona?
Dobrze. Chodź tutaj. Ja pierniczę, jakie to było wholesome. Przepiękna, poważna rozmowa ojca z synem. No, potrzebujemy tego więcej! Ważne jest, żeby rodzice przeprosili swoje dziecko, jeżeli źle się zachowali w jego kierunku, bo w końcu my jako rodzice mamy również prawo do podejmowania błędnych decyzji. Do końca rządów Kamila został tydzień, a w jego budżecie 1500 zł. Rodzina od dawna planowała odświeżenie mieszkania, do którego niedawno się wprowadzili, a w ten weekend Mieczysław ma czas, by zająć się pracami. No, to od razu to zamówimy sobie do góry i już. No to będzie musieli Kamilu z twojego budżetu. Nie. Jak najmniejszym kosztem. Ja mógłbym zbankrutować nad tym, jakbym chciał całe mieszkanie tak wymalować. A co gorsza, rodzice nie wiedzą, że z tego budżetu zostało mi 20 zł. Bo ile to może kosztować? 50 zł. Są pewne sytuacje, na które trzeba mieć te pieniądze i czasami trzeba coś wybrać. Boże, to nie jest jakiś majątek. 50 zł tu, 50 tam i się robi później 800. Dzisiaj fajnie by było przygotować tą ścianę. No i co, idziemy do tego sklepu. Wydać bez sensu pieniądze. Nie, no jak bez sensu, no trzeba czymś zrobić. Na razie w planach jest malowanie ścian w kuchni. Nastolatek nigdy wcześniej nie musiał interesować się cenami materiałów budowlanych i martwi się, czy wystarczy mu pieniędzy. W ostatniej klatce zepsuła im się cenzura na dekoral. Widzę to wszystko, ja wszystko widzę. To co, idziemy konkretnie po farbę. I masz 94 zł, a może byśmy sobie wybrali inną farbę, Kamilu? Że na przykład się wybrudzi w przetrzeszła. Ale ona jest wodą. No? Droższa. Tam mało mi zostało i miałem takie, dobra, muszę przeoszczędzić. Teraz wejdę na sekundę w rolę ojca. No Kamil, masz trochę racji, ale jednocześnie mówimy o farbie do kuchni. W miejscach, gdzie się gotuje, gdzie się dużo chlapie, robi jedzenie, przyrządza i tak dalej, jest bardzo duża szansa na to, że tą ścianę pochlapiemy, więc może rzeczywiście lepiej wybrać trochę lepszą farbę, z której te plamy po prostu zejdą, tak będzie można łatwo je zmyć. Ja się naprawdę stary robię, jak mnie ekscytuje farba do kuchni. Taniej rzeczy, z reguły jest to na krótki czas. Nie miałbym pojęcia bez taty, co miałbym kupić. Jejcie, jak fajnie. O, widzisz? Tanie korytka. Ale wiesz, czym tańszy wałek, tym bardziej zostawia włosie na ścianie. Tata w tym sklepie budowlanym to mówił takie rzeczy, że dla mnie to była czarna magia. To co płacisz? Nie, nie wiem. Masz? Ja nie mam. Trzymaj. Ta farba kosztowała 170 zł. No dobrze, jakaś paranoja. Ja myślałem, że to idzie 60 zł maksymalnie na te malowania. A z 60 zł to sam wałek z tym korytkiem, czy jak to tam się nazywa. No i jak? Podoba się malowanie? Nie, złe. No, tata mi tłumaczył, jak malować tą kuchnię, jak najlepiej zrobić. Tak, nie tak. I tylko przy okazji odrobinkę krzyczał, że źle trzymam latarkę. Swoją drogą nie wiem, po cholerę nam była latarka, tam było normalne światło w kuchni. Tato, dlaczego mi kazałeś trzymać latarkę? I mówiłem, teraz będę mistrzem karate. Ja bynajmniej się cieszę w twoim towarzystwie sobie robić. Kamil stoi przed wyborem szkoły średniej. Trzeba dojrzeć. Prowadzący chce wesprzeć nastolatka w poszukiwaniu własnej drogi i zaprosił go z tatą do Łodzi. Chciałem, żebyście zobaczyli moją szkołę, żebym mógł tobie jakoś pomóc wybrać. Czyli zamiast sprawdzian z matematyki, jestem na jakimś zwiedzaniu szkoły. Jest profit. Czy Kamil znajdzie dziś swój przyszły zawód? Tutaj mamy salę do zawodu technikoptyk. Ciężki? No, ciężki. Nie, jednak nie jest. No, z drugiej. Tutaj, Kamil. No. A, dobra. No. Teraz ma to większy sens. Umiesz zrobić warkocza? Zapleść włosy, umiesz? Zobaczę. Kamil jest fajnym, inteligentnym chłopakiem i jest w stanie sam dla siebie wybrać swoją ścieżkę. Rodziców zadaniem jest tak naprawdę wzbudzić i podtrzymać zainteresowanie swoją przyszłością. Wzięliśmy udział tak naprawdę dla niego w tym wszystkim. Żeby się czegoś nauczył. No i super, to jest naprawdę gigantyczny kciuk w górę. Patrzcie, jaki wielki cały kadr zasłania. Masz taki zapędy do kierowania po prostu ludźmi, tak? Dyrygować, co mają robić, a co nie, tak? No ale to jest też duża odpowiedzialność. No to prawda.
Uważam, że moja relacja z tatą jest dobra. Teraz jest git, jest nawet fajnie, dogadujemy się. Nastał wieczór przed ostatnim dniem eksperymentu. Zamiana jedzenia na mieście na przygotowywanie posiłków w domu była zasadą, która wzbudziła w mamie Kamila najwięcej emocji. Jem sobie naleśnika teraz. A mogę je przygrzeć sobie? Możesz. Na badanie? Możesz. A przygrzeć? Tak. Na początku się wzbraniałam i się obrażałam, fochowałam w tej kuchni, jak ja mam zrobić menu na 3 dni i tak dalej. To teraz wydaje mi się trochę moje zachowanie, mówiąc ładnie, śmieszne. 14-latek postanowił przeznaczyć część pieniędzy, które mu zostały na wspólne wyjście z mamą. Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie. Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie. Jak za dawnych, dobrych czasów. Fajnie jest pójść do restauracji, coś sobie zjeść, no ale też wyczekiwać jakby na ten moment, a nie tak, żeby to było taką rutyną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No tak naprawdę miesiąc wyczekiwałam, żeby pójść sobie sama z tobą do restauracji. A, dzięki. Uważam, że bardzo dobrze sobie radzisz, jestem dumna. Fajnie usłyszeć pochwałę, ale jak się dostaje od rodziców, to tak chyba podwójnie. 30 dni rządów Kamila dobiegło końca. Ile pieniędzy mu zostało i jak ta rewolucja wpłynęła na jego bliskich? Cześć. Hej. O, cześć. Witam, cześć. Gdzie jest Mietek? O, cześć. Kamil traktował to jako zabawę bardziej, a gdy zbliżało się coraz bardziej ku końcowi, widziałam, że już bardziej się tak stresuje. Kamil, jak myślisz, jak poszło tobie w eksperymencie? Było git, ale nie było najlepiej. Panie Marcinie, no proszę spojrzeć. Wszyscy żyjemy, nikt z głodu nie umarł. Jak dla mnie to chyba dobrze poszło, no nie? A co ci się podobało najbardziej? Rozkazywanie niektórym jednostkom. Mówiłem, początek dyktatora. Wiedziałam, że to powiesz. Monika. Jak poszło tobie w eksperymencie? Doznałam takiego szoku. Myślałam bardziej o sobie, zapominając o tym, że najważniejszą moją rolą jest jako matki wsparcie Kamila. Mieliśmy jakieś tam zasady ogólne, ale powiem szczerze, że nie były one wykonywane tak konsekwentnie, jak teraz, jak Kamil nam narzucił. Nie jest łatwo wychowywać nastolatka dojrzewającego. Zacząłem rozmawiać intensywnie, mniej wymagać, a więcej może po prostu zrozumieć go, tak? Kamil, ile było tutaj pieniędzy na początku? 7,5 tysiąca. Na co najwięcej tobie poszło? Na jedzenie na pewno i na rachunki, bo odejmując... Wszystkie opłaciłeś rachunki? Wszystkie. No brawo, też byłam brawo. W szoku. No ja w jego wieku pewnie bym wszystko wydała na siebie. Czyli dojrzale potrzeb. Tak. Nauczył się oszczędzać. Muszę ja sama podejść inaczej do tego budżetu, żeby mi starczyło. Chciałbym, żebyś otworzył i przeliczył. Dobrze. A ja mam jeszcze w spodniach. O, mamy. Coś tam brzęczy jeszcze. Przepraszam. 94. No i pewnie w jakichś spodniach mam kilka groszówek. No to myślę, że łącznie jest 400. To jest naprawdę dużo pieniędzy. Z reguły w tym programie żadne pieniądze nie zostały na koniec. Albo nie wiem, tak 5 dyszek maksymalnie. 400, Kamil, zajebiście ci poszło, stary, wow. Równo? 3 zł brakuje do 400. No to już zaokrągliłem. Super. Duma mi rozpiera, bo sama w wieku 32 lat nie wiem, czy bym potrafiła tak dotrwać do końca eksperymentu, żeby zostały mi pieniądze, a co mówić o 14-latku? Ja wam serdecznie dziękuję za to, że zaprosiliście na chwilę mnie do swojego życia. Dziękuję, że zaprosiliście mnie do swojego życia, ale ja już tego życia nie opuszczę. Pokażcie mi, który pokój mogę sobie wziąć, gdzie jest moja sypialnia. Byliście w stanie przejść przez eksperyment. Eksperyment był początkiem pokazania Kamilowi, jakie życie tak naprawdę no, jest. Za te jeszcze, co mi zostało, te 400 zł, chcę kupić te spodnie za 250 i resztę zostawię po prostu. No pewnie, no. Jakby jestem to za. Twój budżet. Tak, jestem za. Mogło ci nic nie zostać. Wydaje mi się, że nie będę aż tak wydawał na głupoty, jak wydawałem, że jestem bardziej rozważny, odpowiedzialny, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Myślę, że moi rodzice po tym programie mogą mi podwyższyć kieszonkowe. Chodź, przytul się. A przytulę się. Pięknie, jestem z ciebie dumna. Także co, jedziesz po spodnie? Mogę z tobą.
Dame! Konceptem tego programu jest, żeby pokazać nastolatkowi, jak ciężko jest zarządzać budżetem domowym, że trzeba właśnie często podejmować decyzję, czy woli zapłacić za to, czy kupić sobie to i tak dalej, i tak dalej. I w poprzednich odcinkach to tak z reguły to troszkę średnio działało. I to jest chyba pierwszy odcinek, gdzie mogę powiedzieć, że mi się osobiście wydaje, że kurde, to chyba naprawdę zadziałało. Chyba ten eksperyment zadziałał. Chyba Kamil trochę zrozumiał tą wartość pieniądza. Puch. I muszę jeszcze na koniec dodać, że mimo, że w tym odcinku, no wiadomo, było troszeczkę zgrzytów pomiędzy rodzicami a Kamilem, ale to wszystko zostało wyjaśnione i to jest naprawdę przepiękne, no więcej tego chcę! Dobra, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Oczywiście, jak zawsze koniec, proszę was o łapki w górę i subskrypcję, a także wejście mojego Instagrama. I serio, mordy, no jak się dobrze bawiliście, dajcie tą łapkę w górę i subskrypcję, dobra, dajcie! Dobra, się już będę z wami żegnał. Oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze za 2 dni o godzinie 16. Do zobaczenia!